Witam serdecznie, Tomek Rozmus, 21 czerwca. Zapraszam na CryptoFlash, dawkę informacji o rynku kryptowalutowym i szeroko pojętej technologii blockchain. Bitcoin 9650, idziemy cały czas do góry, także myślę, że przygotowujemy się już w tym momencie do wybicia poziomu 10 tysięcy. Zgodnie z tym, co ostatnio publikowałem na stronie Tokeneo News w raporcie dotyczącym Bitcoina i mierzeń, które mają prognozować przyszłe zachowanie właśnie ceny, idziemy na razie zgodnie z planem. W tym momencie następuje znowu taka reakumulacja i zbieranie siły przed, myślę tutaj, atakiem na 10 tysięcy. Przed nami jest wykres Point and Fisher Chart, czyli wykres, z którego właśnie wykonałem, czy dzięki któremu wykonałem te mierzenia zasięgu, biorąc pod uwagę całą konsolidację z lewej strony z 2018 roku. No i oczywiście zachowanie ceny w dolnej części tego wykresu. Biorąc pod uwagę te dwie strefy, łącząc je, otrzymujemy dokładnie cenę, target tej ceny 14 tysięcy. Jak mówiłem już tutaj w dniu opublikowania tego raportu, wybicie następuje dokładnie na tych świecach znacznie wcześniej, czyli w ubiegłym tygodniu, kiedy ceny to po raz pierwszy dobiły do poziomu 9,5 tysiąca, później mieliśmy delikatną korektę, tutaj stwierdziliśmy reakumulację, no i oczywiście wybicie, w tym momencie to wybicie jest kontynuowane, cel się tutaj nie zmienia, 9 tysięcy w tym momencie 650, a do 14 mamy bardzo realne szanse, żeby tutaj z tymi cenami dojść. Popatrzmy w tym momencie jeszcze na wykres dzienny. Spodziewaliśmy się tutaj rotacji w dół. Ta rotacja w dół była, ale nie skończyła się na 8,5 tysiącach, ale wykres pokazuje cały czas bardzo dużą siłę. 9 tysięcy, poziom obroniony i od 3 dni notujemy tutaj coraz wyższe ceny po tym zebraniu właśnie z 9 tysięcy. Popatrzmy jeszcze szybciutko na wykres tutaj falowe, wykres, na którym mamy nałożony wolumen skumulowany, pokazuje właśnie bardzo dokładnie siłę ostatniego zebrania, czyli zejście do dołu na obniżonym wolumenie. Tutaj bardzo ładnie wybrane te wolumeny, proszę zwrócić uwagę na kwotowanie 50, moment, jeszcze sobie tutaj tylko zaznaczę, 59, 37, 32. Tutaj widać, że te wolumeny ewidentnie gasną w tych miejscach, 11. One, każda jedna fala jest na coraz mniejszym wolumenie, czyli siła tutaj tej sprzedaży malała, kupujący bardzo mocno tutaj wyciągali, czy wybierali po prostu te niskie ceny, korzystając właśnie z okazji, mogąc zakupić dobry walor, możemy tak to określić, po niskiej cenie. W tym momencie 9650, kontrakt terminowy w ostatnim dniu swojego notowania, dlatego przypomnę, że kontrakt jest notowany od poniedziałku do piątku, stąd też w poniedziałki zazwyczaj występują luki albo spadkowe, albo wzrostowe. No miejmy nadzieję, że w następny poniedziałek, czyli już za kolejne 3 dni, będziemy mieli do czynienia właśnie z luką wzrostową po raz kolejny. I te weekendy są całkiem niezłe, proszę zwrócić uwagę, tutaj jeden tydzień, drugi tydzień w tym miejscu, tutaj zaczynamy, tutaj zrobiła się luka, kolejny tydzień mieliśmy do czynienia z luką w tym miejscu, no i jeżeli byśmy poszli dokładnie tym śladem, no to być może już po weekendzie zobaczymy pierwszą próbę wybijania 10 tysięcy. 2-3 tygodnie wcześniej wyznaczałem strefę 9300-9600, targetując to jako kolejny cel. W tym momencie ten cel osiągnięty. No i teraz liczę na 14 tysięcy. Jeszcze raz powtórzę, z wyliczeń wykresu, który tutaj dysponujemy, Point and Fisher Chart, metoda, jaka została użyta do wyliczania tego zasięgu, jest podana właśnie w raporcie specjalnym, który można pobrać na stronie tokeneo.news. Serdecznie zapraszam. Zobaczmy, co ciekawego w tym momencie świeci się tutaj w serwisie Tokeneo News, jakie informacje do nas trafiły. Jeszcze szybki rzut tylko okiem na cenę do polskiej złotówki. 36 tysięcy
za Bitcoina. To jest nowy rekord. Dzisiaj widzimy postęp w cenie 2,95%. Jedna z ciekawszych informacji, która trafia w dniu wczorajszym do nas na rynek, Malezja uruchamia program wizowy dla freelancerów technologicznych. Nieraz wypowiadałem się już tutaj na łamach właśnie naszego programu Crypto Flash o Azji i podejściu Azjatów do nowych technologii. Malezja, która leży tutaj w Azji Południowo-Wschodniej, należy do kolejnych krajów, które pokazują sposób myślenia i bardzo szybki proces adopcji kryptowalut. My już wiemy, że w Malezji powstaje realizowane między innymi przez Chińczyków miasto w 100% oparte o blockchain i Malezja w tym momencie chce zachęcić osoby, które programują, które rzeczywiście mają do czynienia z tą nową technologią, do tego, aby zaprosić ich do siebie, do kraju, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa tej technologii. Malezyjska Cyfrowa Korporacja Gospodarcza, w skrócie MDEC, uruchamia właśnie pilotażowy na razie program wizowy dla freelancerów technologicznych, więc no, czytamy to jako duże takie zaproszenie do swojego kraju. Te wizy mają te osoby dostawać na 12 miesięcy. Będą musiały przejść tutaj oczywiście szkolenia w malezyjskich firmach, które świadczą usługi w zakresie wysokich tutaj technologii. Również ten MDEC ma rozpocząć współpracę blockchainową z organizacją, która jest fundacją oraz estońską firmą zajmującą się właśnie w pośrednictwie pracy JobBatical, która będzie odpowiedzialna właśnie za rekrutację kandydatów. No więc można powiedzieć, że w tym momencie Malezja przygotowuje taki program turystyki technologicznej. Być może ta informacja, a może nie być może, a na pewno ona nie wpływa na nasz polski rynek, ale daje z pewnością tutaj taki obraz podejścia i myślenia osób, które rzeczywiście widzą w technologii blockchain bardzo duży potencjał, widać moim zdaniem właściwy sposób myślenia, dlatego że w Polsce oczywiście cierpimy na brak odpowiednich przepisów. Kolejne informacje, które się pojawiają na rynku, również mówią, że Stany Zjednoczone mogą zostać takim zaściankiem, jeśli chodzi o zmiany, no bo również w Stanach chociażby nie ma przepisów, coraz to poszczególne giełdy nie, czy rezygnują właśnie z kwotowań, czy z notowań, czy z możliwości handlu dla Amerykanów ze względu właśnie na brak odpowiednich przepisów. No tutaj jak spojrzymy właśnie na Malezję, Malezja idzie bardzo postępowo, więc ta turystyka na pewno technologiczna im dużo tutaj na pewno da. Są też osoby na pewno, które chciałyby nie tylko sprawdzić się, czy pracować i rozwijać swoje umiejętności w zakresie właśnie technologii blockchain, ale które również chciałyby przeżyć pewnie życiową przygodę i wyjechać do któregoś właśnie z azjatyckich krajów. Malezja w tym momencie otwiera drzwi. Być może ktoś z Polski będzie zainteresowany również podjęciem pracy. 12 miesięcy wiza turystyczna na pewno może zachęcić. I kolejny bardzo ciekawy artykuł, weryfikacja roszczeń z tytułu ubezpieczeń na życie za pomocą blockchaina. I tutaj okazuje się, że blockchain również w tak nieprzyjemnych i przykrych sprawach jak śmierć bliskiej osoby wychodzi naprzeciw. Technologia ta ma za niedługo umożliwić nam pełną weryfikację wszystkich polis ubezpieczeniowych osoby, która umiera. Dla rodziny na pewno jest to proces czasochłonny i bardzo też pewnie uciążliwy, żeby dojść do tego, w jakim banku czy w jakiej ubezpieczalni osoba ubezpieczała się. Często wiemy, że biorąc nawet najmniejszy kredyt, polisy ubezpieczeniowe są jakby z definicji przypisane do danego kredytu albo wręcz obowiązkiem, więc zdarzają się przypadki, że często rodziny nie wybierają, nie korzystają właśnie z ubezpieczeń mniejszych lub większych, bo po prostu nie wiedzą, że dana osoba takowe posiadała. Teraz blockchain wychodzi właśnie tutaj naprzeciw i w Singapurze trzy firmy łączą się i pracują nad technologią
i nad platformą, która się nazywa LifeChain, gdzie po rzeczywiście śmierci danej osoby będzie można w bardzo szybki sposób sprawdzić, gdzie dana osoba była ubezpieczona. No w przypadku, w tym momencie stwierdzenia zgonu, jedynym dokumentem jest nadanie nekrologu. Natomiast w tym momencie po wejściu i po wdrożeniu tej aplikacji LifeChain będzie oczywiście zapisana również tam taka informacja, gdzie i kiedy dana osoba podjęła właśnie takowe ubezpieczenie. Jest to być może dziwna część, może nie, że dziwna, ale niezbyt przyjemna może aplikacja, bo związana właśnie z rzeczami, które nie są dla nas przyjemne, ale na pewno bardzo ułatwiają wszystkim tym, którzy jeszcze żyją, życie. Kolejny artykuł, dwie nowości w Amazonie. Satoshi Nakamoto autorem. No i w Amazonie, słuchajcie, pojawiają się dwie pozycje książkowe, których autorstwo przypisuje się Satoshiemu Nakamoto. Satoshi Nakamoto ciągle żywy, pojawia się w różnych tutaj dziedzinach naszego życia. To od czasu do czasu ktoś próbuje przypisać sobie jakby pozycję czy status osoby, która stworzyła Bitcoina. Są to często osoby nam znane, więc bywają sytuacje, jak chociażby w ostatnich 2 miesiącach, że 2 czy 3 osoby spotykają się w sądzie. Każdy chce być Satoshi Nakamoto. Wiadomo jest, że powiedzmy, jak już mamy przynajmniej 2 osoby kłócące się o to, kto nim jest, to na pewno jedna osoba perfidnie kłamie, no ale tych samozwańczych Satoshi Nakamoto jest bardzo dużo. Teraz pojawiają się 2 książki, o których autorstwo rzeczywiście przypisuje się Satoshi Nakamoto. Nie wiadomo, czy jest to jakiś joke, czy jest to po prostu prawda, więc na razie traktujemy to oczywiście z przymrużeniem oka, ale 2 książki, myślę, że mogą to być pozycje warte przeczytania. Wave and Ripple Design Book i kolejna pozycja, The Office Bitcoin Coloring Book. I tutaj, tak jak już powiedziałem, autorem ma być rzekomo Satoshi Nakamoto. Te książki pojawią się na Amazonie 28 czerwca. Sami jesteśmy ciekawi, co w tych książkach ciekawego można tutaj wyczytać. Przypomnę, że Satoshi Nakamoto prawdopodobnie jest autorem i twórcą kryptowaluty, która powstała w 2009 roku, kryptowaluty Bitcoin. Czy ujrzymy kiedykolwiek prawdę o tym, o tej osobie, tego jeszcze nie wiadomo, ale tak jak powiedziałem, że prób przypisania sobie tutaj sprawstwa stworzenia Bitcoina jest wiele i coraz śmielej są te próby wykorzystywane właśnie do też takiej autoreklamy. Może wśród nas również jest oglądający, który może się ukazać Satoshi Nakamoto, kto wie, więc nie wiem, co by też by miało do końca, jakie znaczenie miałoby udowodnienie, że ktoś jest Satoshi Nakamoto. Być może ten duży portfel przypisany właśnie do tej osoby w końcu mógłby tutaj mieć również przypisanego autora. Także zagadka dalej nierozwiązana, może w najbliższym czasie ktoś ją rozwiąże. Ja Wam dziękuję w tym tygodniu za uwagę, dziękuję za subskrypcję i komentowanie naszego wydania Crypto Flash. Zapraszam już w przyszłym tygodniu na kolejne odsłony wiadomości ze świata kryptowalut i zapraszam na kolejne analizy Bitcoina. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego weekendu i do usłyszenia.